Taka sytuacja mogła przydarzyć się każdemu, kto nie potrafi utrzymać się na powierzchni wody. W tym materiale pokażę Wam parę ćwiczeń, aby bez problemu i większego stresu poradzić sobie na głębokiej wodzie. Zdecydowanie nogi grają tutaj kluczową rolę, dlatego przed przystąpieniem do prób na głębokiej wodzie koniecznie wzmocnij nogi, aby być pewnym, że nasze kopnięcie nożycowe jest efektywne. Bardzo duże bądź bardzo małe i szybkie ruchy nogami będą nas strasznie, ale strasznie męczyć. Znajdź swoją amplitudę kopnięć dostosowaną pod Twój stopień zaawansowania. Popularnym błędem w naszej pracy nóg będzie podwijanie kolan pod klatkę. Dosyć szybko spłyniemy na dół, bo nasze nogi nie są w stanie utrzymać nas poprawnym kopnięciem. Spięcie i stres także negatywnie będą wpływać na naszą pływalność i wykonywane ruchy. Ważne, abyśmy nie przechylali naszej pozycji ani do przodu, ani do tyłu. Staramy stać się cały czas w pionie. Ręce wykonują ruch ósemkowy, czyli dłoń bez przerwy wewnętrzną stroną podtrzymuje naszą sylwetkę. Technikę tę możemy ćwiczyć z pullboyem, z makaronem pomiędzy nogami, w szybszych czy też mocniejszych ruchach, które są bardzo dobre na przetrawione barki, by the way, stojąc na makaronie, bądź też w oparciu o ścianę, bądź też w pozycji beczki, która strasznie silnie oddziałuje na brzuch. By wspomóc nasze gładzenie wody, możemy dodać do tego ćwiczenia poprawiające tak zwane czucie wody. Im bardziej będziemy czuć, że nasze ruchy rękoma nie są tylko pustymi odepchnięciami, tym pewniej będziemy czuli się na głębokiej wodzie. Jeżeli nadal zbytnio się boimy, bez problemu możemy spróbować w płetwach z makaronem, z pullboyem czy innymi przyborami. I nie ma się tutaj czego wstydzić, wasze bezpieczeństwo jest po prostu najważniejsze. Dzięki bardzo za oglądanie.